No i tutaj mamy dżindżer. Kochani, znów zaczęliśmy robić naszą wodę imbirową. Dżindżer, imbir. Mamy takie dwa, no 3 cm, drugi miał dwa. Kroję to w plastereczki, takie cieniutkie. Robimy plus minus, tutaj jest dzbanek, to ile nam wejdzie? 1,5 litra. 1,5 litra wody. To dajemy dwa takie imbirki. My takie oto mamy, takie lepsze trochę kupujemy sobie. Organiczne kupujemy. Troszkę zdrowsze. Zawsze. Cytrynkę zawsze parzymy, myjemy w sodzie, jak zawsze. Wszystko myjemy w sodzie. No i ten imbirek dajemy do tego dzbanuszka. Zalewamy wrzątkiem. Tak, żeby tylko pokryć. I zostawiamy na 10 minut. Po 10 minutach dodamy łyżkę miodu i pół dużej cytryny. I to będzie nasz napój taki. Tak zaczęliśmy pić właśnie teraz przed zimą, przed jesienią. Żeby się nie rozchorować. No i zaczęliśmy też ocet pić. Rano pijemy łyżkę ze szklanką wody właśnie tego octu. Tak, właśnie. Też trochę uodparnia. Uodparnia. Ocet jabłkowy. No to trzeba się wzmocnić przed tym COVID-em. No COVID-a już nie ma, teraz będzie coś innego. Coś nowego wymyślą. Imbir był zalany wrzątkiem przez 10 minut. Teraz wlewam resztę wody. Uzupełniam ten dzbanek. No zawsze tak dotąd wlewam. O, tyle wystarczy. Wychodzi 1,5 litra. Tak, 1,5 litra. Do tego wciskam pół dużej cytryny, a jak jest mała, to całą nawet. Tak, to tam tą cytrynkę. O. Wszystko. O. Tak, wyrzucę. I łyżkę miodu. Ale miód też musi być dobry. Niepasteryzowany, lokalny, jak można najlepiej. I dajemy właśnie taką łyżkę miodu. Wszystko muszę pomieszać dokładnie. Tak. I nasza woda uzdrawiająca jest gotowa. Ostygnie, no bo trwa to parę godzin, bo musi przystygnąć. No i potem sobie ją pijemy. Jest bardzo dobra, bardzo zdrowa. Polecam. Maga na wszystko. Polecamy, bo bardzo dobra. No i dziękujemy za oglądanie. Teraz. Do... Jak kochanie? Na razie.